to się nazywało służba wartownicza. Trawniki to jest taka stacja, no ja jechałem ostatnio pociągiem między Zamościem a Lublinem. Tam był ten obóz, tam szkolono owych Ukraińców. Szkolenie trwało kilka miesięcy, około trzech miesięcy. No, tych ludzi, no to byli prości ludzie, tak? To nie byli żadni już intelektualiści. To byli, jakbyśmy tak powiedzieli, ludzie odciągnięci wprost do pługa. No i trzeba było nauczyć ich dyscypliny, takiej minimalnej dyscypliny wojskowej. Ocenia się, że tych wachmanów wykształcono, tak, no znowu, to trzeba mówić o wykształceniu w cudzysłowie, od 8 do nawet być może 20 tysięcy. Niemcy od początku nie wierzyli w ich pełną lojalność. Traktowali ich jako element nie do końca zdyscyplinowany, a przy tym częściowo niepewny. Poza wąską grupą niższych dowódców pochodzenia niemieckiego i szczególnie lojalnych strażników SS-mani, którzy mieli pod swoim nadzorem wachmanów, postrzegali ich jako ludzi gorszej kategorii. O szczególnie koleżeńskich stosunkach między członkami SS a przeciętnymi wartownikami trudno jest mówić. Byli SS-mani na przykład z obozu zagłady w Bełżcu, zeznając po wojnie, opowiadali, że nie dowierzali wachmanom z Trawnik, obawiając się z ich strony buntu i ataku. Gdy charakteryzowali ich jako grupę, podkreślali, że musieli ich dyscyplinować, używając do tego siły. Nierzadkie były przypadki pobicia wachmanów przez Niemców. Zdarzały się także egzekucje spowodowane nie tylko próbami buntu czy dezercji, ale także kradzieżami, których dopuszczali się wartownicy. Rabowali bowiem na własną rękę kosztowności i pieniądze ofiar. Utrzymywali również kontakty handlowe z więźniami żydowskimi. Zdarzały się także wypadki egzekucji za to, że pijani strażnicy opowiadali mieszkańcom okolicznych wsi położonych wokół obozu o tym, co się dzieje w jego obrębie. Fragment opracowania Roberta Kuwałka. Kolaboracja ze strachu. Kiedy mowa o planie zagłady Polski realizowanym przez Niemcy hitlerowskie w czasie II wojny światowej, siłą rzeczy i słusznie skupiamy się na głównych organizatorach, promotorach, no i sile wykonawczej tego projektu, czyli mówimy o narodzie niemieckim, o państwie niemieckim, o Rzeszy Niemieckiej. No ale Niemcy znaleźli bardzo takich gorliwych współpracowników w tym dziele. Mało tego, oni znaleźli tych współpracowników w rejonie Europy, w tym regionie Europy, mówimy o Europie Środkowej i Wschodniej, który był przeznaczony w ideologii niemieckiej jako ten Lebensraum, ten teren zastrzeżony dla Wielkiej Rzeszy. Mówię tutaj o Ukraińcach, mówię tu o no jednak dużej grupie przedstawicieli tego narodu, którzy no, wiązali przyszłość polityczną Ukrainy, nadzieję na niepodległość Ukrainy ze zwycięstwem Niemiec. No i jak popatrzymy na te najbardziej straszliwe karty niemieckiej okupacji na ziemiach polskich, oni aktywnie współdziałali w mechanizmie ludobójstwa. Tak, bo musimy powiedzieć, że w ideologii niemieckiej, czy w polityce niemieckiej wobec Europy Środkowej i Wschodniej kwestia ukraińska odgrywała bardzo istotną rolę. Niemcy przez cały czas, przez lata 30. utrzymywali kontakty z nacjonalistami ukraińskimi, bo uważali, że w pewnym momencie można ich będzie wykorzystać. I to Ukraińcy mogli odgrywać bardzo uniwersalną rolę, bo można byłoby ich
wykorzystać przeciwko na przykład Polsce, a również można było ich wykorzystać przeciwko komunizmowi. No pamiętajmy, dla Hitlera, dla III Rzeszy, tym kierunkiem ekspansji był Wschód i tutaj Ukraińcy odgrywali bardzo istotną rolę i chyba sprzyjała też temu ideologia ukraińskiego nacjonalizmu. Skoro mowa o ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, siłą rzeczy pojawia się postać Dmitro Doncowa, twórcy tej ideologii, najbardziej znanego przedstawiciela takiego wojującego ukraińskiego nacjonalizmu, który swoją polityczną karierę rozpoczynał w czasie I wojny światowej, pracując w Berlinie w jednym z biur propagandowych tworzonych wówczas przez jeszcze Cesarską Rzeszę Niemiecką, na kierunku ukraińskim, żeby dążyć do rozbicia wtedy jeszcze carskiej Rosji. I tutaj to widać wyraźnie, jak to jest długa historia też tego patrzenia elit, różnych elit niemieckich na Ukrainę jako taki czynnik, który może tutaj zaważyć w różnych układankach geopolitycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. No, Trzecia Rzesza oczywiście rządziła się przede wszystkim ideologią, ale jak widzimy, po 1939 roku dopuszczano możliwość zadań zleconych, tak to nazwijmy, ważnych dla Niemców, dla Niemiec, zleconych jednak grupie narodowościowej określanej przez samego Hitlera jako podludzie. Mówimy o Słowianach, czytaj Ukraińcy. No właśnie, bo jesteśmy teraz na Lubelszczyźnie. Za nami jest obóz w Majdanku, ale na Lubelszczyźnie wschodniej była mniejszość ukraińska, było około tak się liczy, około 200 tysięcy osób i oni od razu zaczęli odgrywać pewną istotną rolę w polityce niemieckiej, w polityce eksterminacyjnej niemieckiej, czy pomocy Niemcom w eksterminowaniu ludności na tych terenach. I tutaj pewnym symbolem jest obóz w Trawnikach. Tak, w licznych relacjach świadków, tych, którym udało się przeżyć na przykład akcję Reinhardt, czyli eksterminację, tą główną falę eksterminacji polskich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie w tych trzech głównych miejscach kaźni, Treblinka, Sobibór, Bełżec, głównie 1942 do 1943 roku, tam przewija się w tych relacjach właśnie to szczególne okrucieństwo tak zwanych trawnikowców. Nazwa pochodzi od specjalnego obozu szkoleniowego w Trawnikach zorganizowanego przez Niemców dla właśnie tak zwanej ukraińskiej siły pomocniczej, tak to nazywano dla Niemców. I oni, ci Ukraińcy przeszkoleni w tym obozie w Trawnikach, byli kierowani do Treblinki, do Sobiboru, do Bełżca, ale także byli na Majdanku i tam oni wykonywali, można powiedzieć, tą najkrwawszą robotę. To się nazywało służba wartownicza. Trawniki to jest taka stacja, ja jechałem ostatnio pociągiem między Zamościem a Lublinem, tam był ten obóz, tam szkolono owych Ukraińców. Szkolenie trwało kilka miesięcy, około trzech miesięcy. No, tych ludzi, to byli prości ludzie, tak? To nie byli żadni już intelektualiści. To byli, jakbyśmy tak powiedzieli, ludzie odciągnięci wprost do pługa. No i trzeba było nauczyć ich dyscypliny, takiej minimalnej dyscypliny wojskowej. Ocenia się, że tych wachmanów wykształcono, tak? No znowu, to trzeba mówić o wykształceniu w cudzysłowie, od 8 do nawet być może 20 tysięcy. I oni odgrywali, ty zwróciłeś uwagę na okrucieństwo, a ja bym powiedział też, jak się patrzy na te struktury tych obozów, tak? Treblinkę, Sobibór i Bełżec, że oni byli takim, jeśli idzie o sam proces mordowania, oni byli głównymi właściwie wykonawcami. Od
motywacje tych ludzi, którzy trafili do tych różnego typu formacji pomocniczych, czy mówimy tu o trawnikowcach, czy innych oddziałach wartowniczych, które powstawały w okresie II wojny światowej i składały się przede wszystkim z osób Ukraińców, Łotyszy, czy też Volksdeutschów, tak, tych grup, pośród których Niemcy dobierali sobie pewnego rodzaju współpracowników właśnie w tych swoich zbrodniczych działaniach. Ich motywacje były różne. Dla części to była szansa na to, żeby w tych warunkach okupacji przetrwać, funkcjonować, jeszcze funkcjonować na jakimś poziomie, bo te osoby były też w pewnym sensie uprzywilejowane. Dla części osób to był jakiś manifest ideologiczny, przyłączenie się właśnie do tej tak zwanej rasy panów i do tej polityki, którą oni prowadzili na okupowanych ziemiach, czy to polskich, czy szerzej Europy Środkowo-Wschodniej. Dla części osób to nie był żaden wybór, po prostu zostali przez pewien system wtłoczeni niejako w to funkcjonowanie i tam starali się w lepszy lub gorszy sposób odnaleźć. Natomiast pewne jest to, że bez pomocy tych ludzi akcja Reinhardt, jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku z terenu Generalnego Gubernatorstwa, nie miałaby szans aż tak szybko, tak sprawnie być przeprowadzona. No, liczby mówią same za siebie. Jeżeli zobaczymy, że w tym głównym, podstawowym składzie sztabu akcji Reinhardt było około 450 osób, a do likwidacji na samym terenie Generalnego Gubernatorstwa około 400 get, więc bez formacji pomocniczych, bez tych ludzi wytrenowanych, wyszkolonych właśnie w przeprowadzaniu akcji deportacyjnych, w transportowaniu ludzi do ośrodków zagłady, po prostu ta akcja nie miałaby tak szybkiego i sprawnego przebiegu. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że Niemcy mogli skorzystać z lokalnych formacji policyjnych niemieckich, żandarmerii, czy z innych formacji wojskowych różnego typu. Natomiast tu trzeba mieć na względzie również ten komponent wojskowy, wojenny. Te osoby miały po prostu inne przeznaczenie. One były dedykowane do innych działań. W związku z tym istniała konieczność stworzenia specjalnych oddziałów, właśnie tak zwanych oddziałów wartowniczych, nazywajmy ich trawnikowcami, czy hiwisami, czy w różny inny sposób, tak jak to jest określane. Oni po prostu byli niezbędnym komponentem do tego, żeby sprawnie, krok po kroku, dystrykt po dystrykcie, likwidować getta, likwidować społeczności żydowskie, transportować ludzi do ośrodków zagłady. Zresztą oni też tam byli wykorzystywani jako załoga obozowa, więc ich obecność po prostu była takim warunkiem, myślę, że kluczowym logistycznie, właśnie żeby to tak sprawnie, szybko, w ciągu dosłownie kilkunastu miesięcy przeprowadzić. Struktura tych obozów była skonstruowana w ten sposób, że samych Niemców w takim obozie, w trakcie akcji Reinhardt, to było około 20, 30, kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób. Ale tych wykonawców, no, to wymordowano w tym czasie, w trakcie akcji Reinhardt, wedle danych samych niemieckich, tak? Przypomnijmy, 1 300 000 osób i to jest, no, właściwie ten szczyt akcji, to jest jeden rok, no. To w ciągu niecałego roku morduje się przeszło 1 000 000 osób. No i właśnie tym zajmowali się głównie ci Ukraińcy. Ich już było kilkuset w każdym z tych obozów i to na nich spoczywała ta cała ludobójcza robota. Tak, oni, można powiedzieć, doprowadzali ofiary, dając upust swojemu okrucieństwu i bestialstwu. Mamy to w licznych źródłach poświadczone. Oni doprowadzali ofiary do komór gazowych i tam rzeczywiście dokonywali tych najstraszliwszych rzeczy. Ale czy można powiedzieć, że na przykład akcja Reinhardt to jest akcja niemiecko-ukraińska? Nie można tego powiedzieć, ponieważ było to zaplanowane, zorganizowane, sfinansowane przez państwo niemieckie i jego różne agendy. Natomiast z drugiej strony oczywiście też trzeba powiedzieć, że trawnikowcy to nie jedyny rozdział w tej współpracy Ukraińców z Niemcami, no bo mamy dywizję Waffen-SS Galicien, złożoną z Ukraińców walczącą dla III Rzeszy, ale także mamy zapisy z tego, co działo się w Powstaniu Warszawskim. No właśnie i tutaj dochodzimy do tego, że to nie tylko Ukraińcy. Przypomnijmy, po ataku, po agresji Hitlera na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku miliony obywateli Związku Sowieckiego, miliony czerwonoarmistów dostają się do niewoli i te miliony są
przebywają w niewoli no, w katastrofalnych warunkach, na pewno gorszych niż w takim obozie, choć tu w Majdanku również czerwonoarmiści byli, ale generalnie no, większość czerwonoarmistów była na takich polach ogrodzonych, gdzie nie było po prostu niczego i byli zagłodzani. I w tym momencie, kiedy okazało się, że ten blitzkrieg hitlerowski nie będzie takim sukcesem, Niemcy zaczęli sięgać po części do tych żołnierzy, do tych jeńców i próbowali z nich tworzyć takie milicje na tych terytoriach okupowanych. Próbowali ich werbować, żeby służyli dla III Rzeszy. I to byli też i Białorusini, to też byli Rosjanie i oni też znaleźli się potem no, na przykład w słynnej brygadzie Führera Kamińskiego w powstaniu. Tak, no można powiedzieć, że ta mozaika no właśnie obywateli, dawnych obywateli Związku Sowieckiego zaprzągniętych przez Niemców do tłumienia, krwawego tłumienia Powstania Warszawskiego, no to nie tylko wspomniana Brygada Kamińskiego, ale przecież były oddziały azerskie. No właśnie. Więc tutaj mamy do czynienia właściwie z taką taką sytuacją paradoksalną, bo w 1944 roku propaganda Goebbelsa mówi, że my musimy walczyć z bolszewikami, ponieważ bolszewicy to ten wschód, barbarzyński wschód, który naciera na nas, którzy jesteśmy przed murzem zachodu. Podczas gdy w Warszawie, w czasie walk w Powstaniu Warszawskim, Niemcy wykorzystują do krwawego stłumienia zrywu powstańczego właśnie te wschodnie formacje. Tak, i wielu warszawiakom, świadkom tych wydarzeń, świadkom, którzy przeżyli, no niestety, ale to bestialstwo niemieckie kojarzy się z twarzą, jak to się mówiło, Kałmuka, czyli prawdopodobnie, no bo tych Azerów było stosunkowo dużo i prawdopodobnie z twarzami tych żołnierzy i ich niestety bestialstwem to się kojarzy.